Dzień dobry, witam serdecznie. Na planowanej budowie chodnika o długości ponad 1000 metrów łączących sołectwa Dębowica oraz gminę Łuków w ciągu drogi wojewódzkiej 806. Jest to inwestycja bardzo ważna, oczekiwana od wielu, wielu lat, w szczególności dla mieszkańców sołectwa Dębowica i sąsiadujących, a także dla uczniów, którzy uczęszczają do mieszczącej się w Dębowicy właśnie szkoły podstawowej, wchodzącej w skład zespołu szkolno-przedszkolnego. Dla przypomnienia, do tej pory uczniowie, mieszkańcy poruszali się po pasie drogi jezdnej 806. Co wiadomo, jak widać, jak słychać, ruch jest bardzo natężony. Ponadto wiele wypadków, nawet śmiertelnych, wydarzyło się wzdłuż tej drogi wojewódzkiej. Dlatego planowana inwestycja pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców, dla pojazdów, dla wszystkich osób, które przez naszą gminę przejeżdżają. To kolejna inwestycja wspólna. Tym razem jesteśmy w gminie Trzebieszów, z gminą Trzebieszów, samorządu województwa lubelskiego. Budowa chodnika o długości 1 200 m w miejscowości Dębowica. Wartość zadania to 1 100 000 zł. Wkład samorządów gminy Trzebieszów 550 tysięcy i samorządu województwa lubelskiego również 550 tysięcy. Bardzo potrzebna inwestycja poprawiająca wszystkim bezpieczeństwo tych niechronionych użytkowników drogi, pieszych, rowerzystów. Tutaj mamy szkołę w Dębowicy, którą codziennie pokonują dzieci tą drogę. Także ważna inwestycja dla mieszkańców i gminy Trzebieszów, ale również miasta Łuków, ponieważ ten chodnik połączy Dębowice z Łukowem, tutaj przez Dębowice. Także mamy kolejny ciąg pieszy dla poprawy właśnie bezpieczeństwa dla mieszkańców, dla to, żeby mogli bardzo bezpiecznie przemieszczać się wzdłuż drogi wojewódzkiej 806. Pragnę tu zauważyć, że dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem wojewódzkim, a w szczególności radnym wojewódzkim panem Ryszardem Szygłem, doszło do finalizacji, tak to można powiedzieć, tej inwestycji, bo środki są już zabezpieczone zarówno po stronie Urzędu Marszałkowskiego, jak i po stronie naszej gminy. Będziemy współfinansować w wysokości 50% tą inwestycję, która, mówię, była oczekiwana od wielu, wielu lat, wreszcie doczekała się realizacji. Również chcielibyśmy, jako tutaj samorząd województwa, kontynuować poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 806. W tamtym roku udało się zrobić 1,5 km nakładki asfaltowej, tutaj od Trzebieszowa idąc do Łukowa. Zostało nam jeszcze takie prawie 1,7 km takiego nierównego asfaltu. I też chciałbym, żeby, jeżeli nie w całości, to w części ta inwestycja również została wykonana. Pewnie gdzieś w okolicach wakacji bądź na jesieni, ale też zabiegam o to, żeby to zostało zrobione. Przypomnę również, że od strony Trzebieszowa, tutaj od strony tablicy Trzebieszów I do Strzaku jest wykonywany projekt, duży projekt budowlany na przebudowę kompleksową drogi wojewódzkiej 806 z wszystkimi uzgodnieniami, z pozwoleniem. Jeszcze jesteśmy w trakcie, jakby tutaj firma przygotowuje, jak pojawią się już stosowne dokumenty, wtedy będę zabiegał o to, żeby tą drogę już modernizować w stronę Międzyrzeca.